Jesteśmy w Tychach, park linowy Paprocany nad malowniczym jeziorem paprocańskim. Wyruszamy na trasę czerwoną, to taka średnio trudna trasa. Rozpoczynamy drabiną, sztywną, drewnianą drabiną. Najłatwiejsze wejście w trasę z możliwych. Wchodząc asekurujemy się. Zawsze jesteśmy wpięci przynajmniej jednym karabinkiem do tej pętli albo do liny asekuracyjnej. Jest dosyć wysoko. To najwyższa trasa w parku. Jesteśmy na szczycie. Tu możemy podziwiać jezioro paprocańskie albo od razu wyruszyć na trasę. Zakładamy karabinki, bloczek, karabinki na bloczek naprzemiennie. I wyruszamy. Jedziemy ponad budką instruktorów. Pamiętamy przodem do kierunku jazdy, żeby nas nie obróciło, bo wtedy uderzymy plecami o ten materac, a nie jest to przyjemne. Musimy ściągnąć strzałkę do siebie. Wpinamy się w pętlę naprzemiennie. Jeden karabinek od przodu, drugi od tyłu. Stabilizujemy pozycję. I możemy jechać. Zmieniamy piętro. Po kolejnych niewielkich drabinkach wchodzimy na poziom wyższy. Pierwsza drabinka łatwa, przechodzimy ją w pionie. Druga jest położona bardziej płasko. I tę musimy pokonać na czworakach. Idziemy przez cały czas trasą czerwoną i pomarańczową równolegle. I dopiero w tym miejscu na platformie obie trasy rozchodzą się. Trasa pomarańczowa odchodzi w prawo, natomiast trasa czerwona w lewo, pójdziemy za strzałkami. Kolejna przeszkoda to pętle równoległe. Pętle znajdują się nisko, trzeba do nich zejść z platformy. Pętle nie są trudne, trzeba tylko mocno wyciągać nogi. Pamiętajmy, najpierw obciążamy linę nogą, potem dopiero łapiemy ją ręką i na zmianę. Najpierw nogą obciążamy, usztywniamy w ten sposób i dopiero ręką. I staramy się zawsze środkiem stopy stawać na linie. Kolejna przeszkoda to belki wzdłużne. Łatwa przeszkoda, chociaż czujemy się, jakby się ziemia pod nogami zapadała. Dosyć dziwne uczucie. Ale idziemy belka po belce, stopa przed stopą. Jest to dosyć proste. Pod koniec belki się zaczynają wznosić, co trochę utrudnia nam zadanie. Musimy włożyć nieco więcej wysiłku do wspięcia się na platformę. Następna przeszkoda, znowu belki, tym razem belki równoległe. Belki też położone są poniżej platformy, musimy się spuścić do nich. Początek nieco kłopotliwy. Belki w ogóle są bardzo chyboczące.
trochę są niesforne momentami. Staramy się stawać zawsze jedną nogą na każdej belce. Żeby to zrobić, trzeba zawsze stanąć na środku belki stopą. Dopiero wtedy trzymamy linę ręką. I tak kolejno. Najpierw noga, a potem ręka dopiero trzyma linę. Belki, jak widzimy, są mocno niesforne momentami. Nie zawsze chcą, żebyśmy na nie weszli. Tym razem nie udało się poprawnie stanąć na belce. I znowu ostatnie belki wznoszące. Wkładamy nieco więcej wysiłku, żeby dostać się na tę platformę. Kolejne belki, tym razem zygzaki. To dość łatwa przeszkoda, belki są powiązane ze sobą końcami. Trochę się nam ruszają, ale przy właściwej technice nie są problematyczne. Ruszamy się jak w tańcu. Raz w prawo, raz w lewo. W prawo. I znowu w lewo i tak dalej. Jedna lina na dole, dwie na górze, czyli idziemy po linie. Nie jest to moja ulubiona przeszkoda, ta lina jakoś ciągle chce umknąć spod moich nóg, dlatego pokonuję ją bardzo powoli, krok po kroku. Ta lina poprzeczna wyznacza środek trasy linowej, także byle do niej dojść i potem już będzie z górki. Tak, może nie do końca z górki, bo lina zaczyna się troszeczkę wznosić tutaj, więc idziemy pod górę. Zostają nam ostatnie kroki, żeby wreszcie dotrzeć do tej upragnionej platformy. No i w nagrodę zjazd rolką. Przodem do kierunku jazdy. Wtedy bezpiecznie zatrzymujemy się na tym materacu. Te wiszące pętle to most birmański. Przechodzimy na właściwą stronę liny. Zawsze po tej stronie liny się ustawiamy, po której jest szerzej. Most birmański wygląda na trudną przeszkodę, ale to jest jedna z najłatwiejszych przeszkód na całej trasie i w ogóle w parku linowym. Ważne, żebyśmy we właściwy sposób go pokonywali. Zawsze najpierw stawiamy nogę, usztywniamy linę, wtedy dopiero możemy chwycić linę rękami i przechodzimy do następnej pętli. I tak krok po kroku dosyć szybko przesuwamy się do przodu. Musimy pamiętać, żeby noga stawała środkiem stopy na linie. Jeżeli nie staniemy środkiem stopy, no to właśnie dzieje się to, co widzimy. Lina gdzieś tam nam ucieka. Mamy niestabilną pozycję. No i ostatnie pętle. Znowu coraz wyżej i stajemy na platformie. Powoli zbliża się koniec naszej trasy. Jeszcze musimy ściągnąć do siebie deskorolkę. Wpinamy się w pętlę. Ta lina może się łatwo zaplątać między nogami, więc musimy ją uporządkować i możemy jechać. Po dojeździe szybko chwytamy się liny, żeby ta deska nie zniosła nas do tyłu. Odczepiamy deskę, deska odjeżdża,
a my wpinamy się w ostatnią tyrolkę. Kiedy przekładamy liny, one lubią się nam plątać, więc musimy od czasu do czasu je rozplątać. Sprawdzamy, czy pleczek przesuwa się poprawnie i ruszamy. I znowu przodem do kierunku jazdy, bo jeśli, o właśnie, może się tak stać i jedziemy tyłem do kierunku jazdy, jest bardzo niebezpieczne. Jakoś udało nam się wyratować z tej opresji. I to była ostatnia przeszkoda. Schodzimy po małej drabince, do końca się asekurując, pamiętamy, bezpieczeństwo przede wszystkim. A ja dziękuję i zapraszam na kolejne filmy, na kolejne trasy, nie tylko po parku w Paprocanach.